tu Mateusz z Mad Max. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na lipiec. I tradycyjnie sprawdzę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Później przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w jakichś relacjach. I na koniec sprawdzę czytanie na pracę i finanse. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas będzie można wyciągnąć taką średnią z obu tych czytań. Skorpiony, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. O, karta świata. Może będą jakieś wyjazdy zagraniczne. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Karta kapłanki. Może odwiedziny, rodziny, tak? Coś nie czuję, że rymuje, ale co odchodzi do przyszłości? No nawet by się, słuchajcie, zgadzało. Jak Wy się przedstawiacie w lipcu? O, słuchajcie, całkiem niezłe czytanie, wybaczcie. I powiem Wam, że na 5 kart jak na razie są same karty z Wielkich Arkan, więc może być to ważny, no i dosyć taki ekscytujący miesiąc. Jaka będzie dla Was rada? W Radzie jest karta czwórki kielichów, czyli żeby się czemuś przyjrzeć, żeby się zastanowić. Być może nie odrzucać. Czego nie robić, czego raczej unikać. Słuchajcie, naprawdę niezłe czytanie. Mam wrażenie, że jest to miesiąc mocy. Mocy, ale jakichś odkryć i nie tylko takich, słuchajcie, jak to powiedzieć, geologicznych. No, nie tylko odkrywacie świat w sensie podróży, ale też, no mam wrażenie, że jest coś w głowie do odkrycia. No, tak bym powiedział. Być może skorpione w tym miesiącu, w ogóle nawet nie to, że wychodzą ze strefy komfortu, ale w ogóle otwierają się na coś, co do tej pory było zupełnie, no nie wiem, abstrakcyjne, nieosiągalne, może nawet nieistotne. Słuchajcie, tutaj z przełożenia jest dla Was karta ósemki kielichów, a ósemka kielichów mogłaby mówić jasne o wyruszaniu w nową podróż. Być może ta karta jest też związana z rozstaniem, ale nie mówię tutaj o rozstaniach, jeśli chodzi o relacje romantyczne, bo czytanie na miłość i uczucia będzie zaraz po tym. Ósemka kielichów, zobaczcie, przedstawia pasterza, który no, zmierza w kierunku księżyca, czyli nieznanego, i zostawia za sobą 8 kielichów, które no, toną w brudnej wodzie. I chodzi dosłownie o to, że otwieracie się na jakiś nowy rozdział, nowy etap. Być może rzeczywiście wyruszacie w nowe, jeśli chodzi o podróże, jeśli chodzi o zmiany. Ósemka kielichów też tutaj w ogóle by sugerowała, że jest jakieś wyjście z mroku, jeśli ostatnio były jakieś bardzo trudne emocje bądź trudny czas. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta świata, a karta świata właśnie sugeruje to, że otwiera się nowy cykl. Kończy się poprzedni i otwiera się nowy,
ekscytujący, pełen przygód. Karta świata jak najbardziej może sugerować wyjazdy za granicę, podróże, ale w ogóle mi się wydaje, że jest to dobry czas, jest to dobry miesiąc na to, aby wyjaśnić sobie coś, co ostatnio przez długi czas być może było niewyjaśnione nawet z kimś z takiej odległej rodziny, z odległej przeszłości, tak bym powiedział. W ogóle w tym miesiącu macie szansę ze sobą zestawić coś trudnego, po prostu, tak już raz na zawsze. Zobaczcie, przychodzi do Was karta kapłanki, a kapłanka to panna, ewentualnie byk lub koziorożec, czyli przedstawicielka trygonu Ziemi. Ale kapłanka to mogłaby być jak najbardziej matka, siostra, kobieta, z którą no, były trudne emocje. Być może właśnie było coś ukrywane, brak rozmowy, brak porozumienia. Ale słuchajcie, w ogóle kapłanka przedstawia no, kogoś, kto jest bardzo taki mądry, inteligentny, ma dużo wiedzy na swój temat. Wie, czego chce, wie, czego nie chce. No i oczywiście gdzieś tutaj najprawdopodobniej dąży właśnie do tego, co by chciał, co by chciała. No, karta kapłanka tutaj, kapłanki, sugeruje, że ewidentnie wiecie, w którą stronę zmierzać. Wiecie, co macie robić. Tutaj jest coś odkrywczego, no, co ewidentnie pomoże Wam no, gdzieś wdrożyć się w ten miesiąc, a być może w zupełnie nowy etap w Waszym życiu. I nie wiem, czy to są przeprowadzki za granicę, czy, no nie wiem, decyzja o zmianie pracy jak najszybciej, czy tam na jesień. To już w zależności od Was. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta piątki mieczy, a piątka mieczy sugeruje brak komunikacji i zamiatanie spraw pod dywan. Dlatego wcześniej powiedziałem, że tutaj z pewną osobą, z którą było coś no, niewyjaśnionego, z pewną osobą, z którą były nawet nie tyle, że fochy, ale jakieś bardzo trudne emocje. Słuchajcie, no, może kłótnia rodzinna, poważna. No, ta karta odchodzi do przeszłości, więc no, gdzieś wychodzi na to, że przychodzi jakaś komunikacja, ale też piątka mieczy mogłaby sugerować taką niemoc. Taką, że no, ktoś tutaj rzuca po prostu miecz i nie chce walczyć. To odchodzi do przeszłości. No, nie mówię, że tutaj nagle jakaś moc dzięki temu przychodzi, chociaż może właściwie zaraz to powiem. A wiecie czemu? No bo Wy przedstawiacie się jako karta maga. Fantastycznie. W ogóle karta maga i kapłanka przedstawiają no, takie naprawdę ogarnięte osoby, które wiedzą, czego chcą, które wiedzą, jak mają to osiągnąć, które gdzieś nie widzą przeszkód właśnie do osiągnięcia tego. No i zobaczcie, karta maga przedstawia kogoś, kto jest bardzo taki śmiały, zdecydowany, pełen wigoru, pełen motywacji. No tutaj dosłownie mag ma wszystkie narzędzia do tego, aby coś no, wykonać, aby do czegoś zmierzać. I powiedziałbym, że bardzo Wam się chce tego nowego etapu, wyjazdu, pogodzenia się z kimś, a może właśnie po prostu życia. Chce Wam się żyć i to jest fantastyczne. Znowu to podkreślę, że nie ma tutaj jakichś przeszkód ku zmianom i Wy to widzicie fantastycznie. A no właśnie, zobaczcie, co jest w Radzie. W Radzie jest karta czwórki kielichów. A czwórka kielichów sugeruje takie zastanawianie się, ale też, słuchajcie, takie troszeczkę ignorowanie tego, co jest Wam ofiarowywane, co zostało Wam ofiarowane, co było Wam zaproponowane. A być może, słuchajcie, jest to jakiś pomysł na zmianę życiową lub wyjazd, który do tej pory wydawał Wam się taki, no nie wiem, błahy, niemożliwy do spełnienia, cokolwiek. W Radzie jest, żeby no rzeczywiście zwrócić na to uwagę, przyjrzeć się temu, dlatego że być może wcale nie będzie tak trudno. No, tutaj jest informacja, żeby coś przyjąć, żeby o coś się postarać, żeby no, być może dać komuś szansę. I nie mówię o relacjach romantycznych tylko. Zobaczcie, czego nie robić, czego unikać i jest to karta Pazia Monet. A Paź Monet no, mógłby być osobą, która
nie wie, czego chce. I powiedziałbym, że no tutaj wypadałoby unikać takiego rozmemłania, tylko po prostu konkretne decyzje zmierzacie do celu. Ale tak jak już mówiłem, wy to raczej macie. Tylko że w ogóle słuchajcie, paź monet no, jest osobnikiem typu student, uczeń. Ktoś, kto jest na początku nowej drogi, czy tam zawodowej, edukacyjnej, jakiejkolwiek. Osoba, która doświadcza czegoś nowego. I tu jest taka informacja, no żeby rzeczywiście na te doświadczenia, naukę, rozwój się nie zamykać. No, gdzieś po to jesteśmy na tym świecie też, żeby się zmieniać, żeby się rozwijać, żeby no gdzieś, no nie wiem, nie było nudno cały czas i żeby no gdzieś tam za kilkadziesiąt lat móc sobie pomyśleć, że no, no moje życie było całkiem fajne. Przejdźmy do miłości i uczuć i jaka będzie dla Was ogólna energia? O, co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji. Jak Wy się przedstawiacie w miłości i w uczuciach? Ulala, słuchajcie, no gdzieś mam wrażenie, że ktoś się w tym miesiącu zakocha, zauroczy. Na pewno widzę nową relację. Jaka będzie dla Was rada? Albo słuchajcie, w ogóle powrót nadziei, że rzeczywiście coś będzie jeszcze, że coś Was czeka. Czego raczej nie robić, czego unikać? Słuchajcie, macie dwóch paziów oraz kartę asa kielichów, więc no. Poważne czytanie. Poważne, ale jak najbardziej na plus. Momento. Słuchajcie, zacznę od tego, że z przełożenia dla związków jest karta rycerza mieczy. No a rycerz mieczy, on się stara, on zabiega, on walczy w imię wyższych wartości, w imię miłości, zaufania itd., itd. No, tutaj mam wrażenie, że sprawy ruszają do przodu, jeśli chodzi o właśnie komunikację pomiędzy wami, albo w ogóle, no, o taką, o przepływ na tej zasadzie, że tutaj nie ma tak, że jedno się tylko stara, a drugie w ogóle nic się nie daje. No, tutaj gdzieś mam wrażenie, że jest to miesiąc naprawiania po prostu. Jeśli chodzi o single, to dla Was z przełożenia jest karta rycerza mieczy. No i to może być bliźnięta, to może być waga lub wodnik, osoba z tego trygonu powietrza, która mogłaby się gdzieś chcieć o Was starać. Ewentualnie ta karta mogłaby gdzieś sugerować, słuchajcie, to, że w podróży lub podczas jakichś zmian, no, coś się wydarzy, co zaraz o tym powiem. Słuchajcie, dla związków w ogólnej energii jest karta pazia kielichów, a paź kielichów mógłby właśnie przedstawiać takiego młodzieńca, który jest zauroczony lub zakochany. No, to jest, słuchajcie, taka początkowa relacja, ewentualnie po prostu rozpoczęcie od nowa w relacji stałej. Na tej zasadzie, że po prostu dajecie sobie gdzieś szansę i gdzieś tutaj mam wrażenie, że też dziecko albo się pojawia, albo Was gdzieś, no nie wiem, scala na przykład. Tak bym powiedział, w każdym razie jest co świętować. Być może to, że gdzieś tutaj rzeczywiście no, razem chcecie relacji, związku i tak dalej. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, dla Was w ogólnej energii ten paź kielichów mógłby sugerować to, że po pierwsze,
No, jesteście tutaj pełni i pełne takiej pogody ducha, takiej radości, jakiegoś flirtu. No i ewidentnie mam wrażenie, że może być tutaj dużo okazji do tego, właśnie do flirtowania czy do spotkań towarzyskich. Być może ktoś tutaj rzeczywiście się pojawia, kto chce się o Was starać, kto chce flirtować, zaczepiać. Jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji, jest to karta czwórki mieczy. A czwórka mieczy mogłaby sugerować o wyleczeniu, o zaleczeniu, regeneracji, o takim spokoju i stabilizacji. I ja bym powiedział, że gdzieś tutaj może być rzeczywiście coś wybaczone i naprawione. Po prostu. No albo Wy tutaj przepracowujecie coś sobie, albo być może razem wspólnie i dzięki temu właśnie możecie ruszyć do przodu. No albo po prostu w tym miesiącu jest dosyć pokojowo, o tak bym powiedział. Za dużo złych rzeczy tutaj mam wrażenie, że się nie wydarzy. Co przychodzi do singli? Słuchajcie, czwórka mieczy. I czwórka mieczy z jednej strony mogłaby sugerować, że pojawi się osoba, która na samym początku może Wam się wydawać, na przykład, że nie jest w Waszym typie, ale ku swojemu zaskoczeniu coś tam jednak zaczyna kwitnąć. Ewentualnie osoba, która tutaj dała już sobie spokój, albo Wy z nią sobie daliście spokój, gdzieś się pojawia, żeby Wam ten spokój zburzyć. Zobaczcie, Wy w związkach przedstawiacie się jako karta Asa Kielichów, a As Kielichów to karta początku nowej miłości. Albo, słuchajcie, dania komuś kredytu zaufania i w ogóle takich pozytywnych emocji, również związanych z pogodzeniem się, z takim poczuciem, że gdzieś w tym lipcu pomiędzy nami jest po prostu spokojnie. No, jest tak pokojowo, jest raczej miło, dużo czułości. No i nie trzeba się przyczepiać. Nie ma tak naprawdę do czego, tak bym zasugerował. W ogóle mam wrażenie, że dużo wylewności jest takiej w Was w tym miesiącu. Tak, tutaj się dzielicie swoimi bardzo przemyśleniami, taką czułością, jakieś tutaj pocałunki, co tam lubicie, ale jak się pokazują single, zobaczcie, jako karta Asa Kielichów. A jest to właśnie karta początku nowej miłości, nowej relacji, nowego zauroczenia. Więc słuchajcie, miejcie tutaj oczy, uszy, ręce, wszystko inne szeroko otwarte, bo rzeczywiście jest fantastyczna i sprzyjająca energia po to, do tego, żeby z kimś się tutaj pobratać. As Kielichów sugeruje, że ktoś z Was wybaczyć może, ma szansę wybaczyć osobie z przeszłości, która powraca i chce coś naprawiać. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest karta Pazia Buław, a Paź Buław to karta komunikacji i jest to dosłownie informacja, żeby ze sobą na bieżąco rozmawiać, żeby nie kisić gdzieś w sobie żalu, urazy do drugiej osoby, tylko po prostu na bieżąco komunikować się o swoich uczuciach, o swoich potrzebach, a nie oceniająco drugą osobę. Tutaj też wypadałoby tak przekierować z drugiej osoby na siebie trochę. Paź Buław sugeruje, że warto starać się o dzieci lub w ogóle dla dzieci. Słuchajcie, w Radzie dla singli jest karta Pazia Buław i Paź Buław, informacje, komunikacja, on jest taki zaczepiający, jeszcze nie wie do końca jak, ale próbuje i jest to informacja, żeby flirtować, zaczepiać, przyjmować zaproszenia na kawę, na spacery, niech coś tam się zadzieje. Jeśli chodzi o powracające osoby, to tutaj gdzieś wypadałoby porozmawiać i przyjrzeć się rzeczywiście, czy ta osoba będzie próbowała się starać albo naprawić jakieś tam błędy, ale to nie jest tak, że tydzień już, tylko słuchajcie, jakiś czas trzeba tutaj określić, nawet tylko dla siebie.
czego nie robić, czego unikać dla związków i jest to karta dziewiątki kielichów. Karta, która sugerowałaby przyjemności, ale no, tu jest informacja, żeby troszeczkę wspólnie nie utkwić w strefie komfortu, no i żeby mniej się byczyć na przykład przed telewizorem, a więcej razem spacerować, jeździć na rowerze, pływać, no nie wiem, coś, żeby nawet nie to, żeby zabić rutynę, ale po prostu, żeby no, gdzieś ruszyć swoje ciała, no, nawet wspólnie. No, tak, taki zastrzyk energii się tutaj przyda w tej relacji. Nie zastygnąć na kanapie i też w ogóle mam wrażenie, że nie prowadzić bardzo głębokich rozmów pod wpływem trunków. Czego nie robić, czego unikać dla singli? No właśnie, słuchajcie, ta dziewiątka kielichów. I teraz tak, jeśli ktoś tam się pojawia, to obserwować tę osobę. Nie angażować się w 5 sekund, tylko wypadałoby najpierw tę osobę poznać, gdzieś tutaj posprawdzać, że tak powiem, czy wam się podoba, jak się zachowuje, jak się zachowuje wobec was. Po trunkach tutaj, no powiedziałbym, żeby komuś czegoś nie wyznawać, nie mówić. No w ogóle powiedziałbym, że trunki na randkach to nie byłby dobry pomysł. O, co jeszcze? Chyba tyle. A, no jak ktoś tam ma wracać, to niech naprawdę pokaże, że się stara. I ma to być okupione rozmową o tym, co ostatnio nie wyszło. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla was ogólna energia? Słuchajcie, ta sama karta, co w czytaniu ogólnym. Co do was przychodzi, co się pojawia? Ta sama karta, co w czytaniu ogólnym. No, to jest niesamowite. Używam innej talii, a pokazują się takie same jak na razie karty. Co odchodzi do przeszłości? O, motocykl. Jak wy się przedstawiacie? Nieźle, nieźle. I w ogóle mam wrażenie, że to być może tych zmian, takich zawodowych, życiowych dotyczyło czytanie ogólne. Jaka będzie dla was rada? Słuchajcie, jeśli ktoś się procesuje, sądzi z byłym lub z byłą, czy tam nawet, słuchajcie, z byłym pracodawcą, czy pracodawczynią, no to tutaj są informacje takie, że najprawdopodobniej coś wyjdzie na jaw, coś, co wam bardzo pomoże. I w ogóle mam wrażenie, że coś wam się będzie należało. No, dokładnie. I teraz zacznijmy od tego, że z przełożenia szóstka monet, no jest to karta równowagi w braniu i dawaniu, albo karta charytatywności, więc teraz tak. Jeśli chodzi o przepływ finansowy, no raczej tutaj jest. Nie można narzekać, na pewno jest bardziej na zero albo na plus, aniżeli na minus. W ogóle mam wrażenie, że będzie wam coś podarowane w tym miesiącu. Czy propozycja a propos zmiany, wyjazdu, rozmowy kwalifikacyjnej lub dodatkowe zasilenie, dzięki któremu być może macie właśnie więcej na podróż, bo no zobaczcie, w ogólnej energii znowu karta świata. No a karta świata właśnie sugeruje wyjazdy, podróże, ale też to, że otwiera się komuś nowy cykl. I jest to naprawdę bardzo dobry miesiąc, aby no, chodzić na rozmowy kwalifikacyjne, starać się zmieniać, no, przyjmować jakieś propozycje. Nawet jeśli, słuchajcie, są one związane z wyjazdami, z przeprowadzkami. Naprawdę, no, coś takiego się pokazuje. W ogóle jakiś cykl się kończy
I może to być cykl, słuchajcie, związany z jakąś niewiedzą a propos dokumentów i spraw sądowych, bo no, przychodzi do Was karta kapłanki znowu i kapłanka przedstawia, czy tam papieżyca, właśnie osobę, która jest mądra, inteligentna, ma jakąś wiedzę, być może stanowi tutaj prawo lub jakieś zasady, dlatego też wcześniej mi tutaj przyszło właśnie do głowy, że jakiś konflikt na drodze sądowej może się rozwiązać. Lub właśnie, no gdzieś tutaj otrzymujecie informacje związane ze sprawą i gdzieś Wam to bardzo pomoże. Tutaj na pewno jest ogromna wiedza do tego, jak rozmawiać o pieniądzach i jak je w ogóle pomnożyć. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta Pazia Mieczy, a właściwie to Księżniczki Mieczy w tej talii, ale no Paź Mieczy to może być ktoś taki, kto, no, jak to się mówi, że kto mieczem wojuje, ten on miecza ginie. A propos Waszych przeciwników na drodze sądowej, ale też w ogóle Paź Mieczy to jest osoba, która niedojrzale podchodzi do spraw finansowych lub porywa się z motyką na słońce. Czyli co? No, podchodzicie dojrzale, jeśli chodzi o Wasze zabezpieczenie finansowe, ale też bardziej wierzycie no, w to, że możecie zaryzykować, że możecie negocjować, tak bym powiedział. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta Królowej Mieczy właśnie, a nie Pazia Mieczy. I to jest bardzo dobrze, bo no, od Pazia do Królowej długa droga. Ale też w ogóle no, Królowa Mieczy, tak samo jak i kapłanka, jest osobą bardzo taką mądrą. Królowa Mieczy jest wymagająca, jest chłodna. No, tutaj gdzieś nie da się jej oszukać. Ona rozmawia, dyskutuje, negocjuje. Więc w tym miesiącu macie nosa do biznesu, macie nosa do pieniędzy i też powiedziałbym, że wiecie, że jakieś zmiany będą Wam, są Wam potrzebne, nie tylko ze względu no, na samopoczucie, ale też w ogóle przyszłościowo, tak bym powiedział. Mówcie, jakie zmiany. Słuchajcie, w Radzie jest dla Was karta Wieży, a Wieża to karta sugerująca coś, co stoi na chybiących się takich, no, niedobrych fundamentach. I powiedziałbym tak, ta karta mogłaby też sugerować, żeby coś zakończyć, zniszczyć, wycofać się z czegoś, czyli, no, tutaj gdzieś najprawdopodobniej wybrać nowy etap. Więc jeśli mają być to remonty, przeprowadzki, zmiany zawodowe, tak robić to. Taką macie radę. Też nie obawiać się huknąć i wyciągnąć jakichś takich ostrych dział, jeśli chodzi o sprawy sądowe. Nawet jeśli to jest z rodziną. Czego nie robić, czego unikać? Jest to karta Piątki Mieczy, a no, jak już wiecie, bo wcześniej też była ta karta w Waszym czytaniu ogólnym. Piękna zresztą, uwielbiam ją w tej talii. Ta karta sugeruje no, brak komunikacji, zamiatanie spraw pod dywan. Czyli co? Słuchajcie, no jeśli jest potrzeba zmian, no to trzeba zacząć wprowadzać te zmiany. Słuchać swojej intuicji, nie olewać swoich potrzeb, również takich życiowo-zawodowych, bo to też jest ważne, żeby być tam, gdzie chcemy, albo przynajmniej próbować. Też ta karta sugeruje, żeby nie obawiać się negocjacji, właśnie rozmów, starania się o więcej lub o zmianę. Wszystkiego naj. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Tutaj gdzieś podlinkuję czytania z cyklu Wybierz Kartę, które ostatnio powróciły na mój kanał, więc sprawdzajcie, ale też w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wówczas pomożecie mi w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.